wskoczyć w środku praktycznie już sezonu do nowej drużyny. Tym bardziej, że nie trenowałem nigdzie z żadną drużyną, przygotowałem się sam. Także początki były rzeczywiście trudne. No, cały czas jeszcze nie gram tego, czego sobie bym życzył, ale mam nadzieję, że z meczu na mecz ta forma będzie rosła w górę. Będę łapał tą formę fizyczną i mam nadzieję, że przydam się temu zespołowi. Zgadza się, no, takie były fazy meczu. Przegrywaliśmy to spotkanie, więc na pewno ciężko się gra. Burzy się cała koncepcja gry. Chcieliśmy od razu zaatakować wysoko GKP Gorzów. Chcieliśmy to my prowadzić to spotkanie. Tak się nie stało, przegrywaliśmy. Potrafiliśmy wyrównać, zdobyć bramkę na 2-1. Później znowu koleje losu się odmieniły. Znowu Gorzów, jak wszyscy wiemy, strzelił na 2-2. I potrafiliśmy się znowu podnieść. Także naprawdę duża zasługa dla zespołu i mogę tylko naprawdę bić brawo dla chłopaków dzisiaj. Dokładnie, duży szacunek dla naszych chłopców, którzy w dzisiejszym meczu byli na ławce rezerwowych. Udowodnili swoją przydatność do zespołu. I to jest siła zespołu. Jeżeli zawodnicy rezerwowi potrafią wnieść coś ciekawego do gry, a gdy zawodnicy rezerwowi strzelają dwie bramki, tylko przyklasnąć.